Przechodniu, pochyl czoło, wstrzymaj krok na chwilę. To służewiec, to są nasze Termopile. Tu leżą ci, co chcieli bój do końca toczyć. Tu każda grudka ziemi krwią męczeńską broczy. Warszawa Rakowiecka. Do dzisiaj ta nazwa przyprawia odreszcze. Szczególnie brzmi. Mur więzienny. Przechodzimy obojętnie. Młodzi nie wiedzą, że za tym murem zamordowano część Polski. Wiele niewyjaśnionych spraw. Niewygodna historia. Za okupacyjne bohaterstwo. Za powstanie warszawskie. Powojenni władcy posłuszni Moskwie zgotowali im śmierć, cierpienie, sponiewieranie godności ludzkiej. Wykonawcy tych nieprawdopodobnych zbrodni, kłamstw, złamanych żyć, losów ludzkich, żyją w najlepsze do dzisiaj, pobierając sute emerytury za dobrze wykonaną pracę. Nikt nie umie, czy też nie chce kategorycznie i ostatecznie osądzić zbrodniczej formacji. Dzisiaj mamy przykłady na świecie, że zło i zbrodnie muszą być ukarane. A przecież w Polsce ostatnich dziesięcioleci działo się tak wiele zła, które nie zostało osądzone. Tu na murach więziennych niedawno zawisły tablice z nazwiskami niektórych bohaterów bezprawnie zakatowanych. Jest tu nazwisko generała Augusta Emila Fildorfa. Od najmłodszych lat żołnierz walczący o Polskę, legionista. Dowódca 51. Pułku Piechoty w 1939 roku, organizator i szef KEDYW-u Armii Krajowej, szef dywersji, twórca struktury Niepodległość, odznaczony srebrnym i złotym krzyżem Virtuti Militari, krzyżem kawalerskim Odrodzenia Polski, czterokrotnym krzyżem walecznych, złotym krzyżem zasługi z mieczami. Po wojnie przechwycony przez NKWD, wywieziony na Syberię, wrócił nierozpoznany. Nie skorzystał zorganizowanej możliwości ucieczki za granicę. Sam zgłosił się do RKU, ujawnił, wierząc w Polskę. Jak bardzo się mylił. Rodzimi oprawcy byli bardziej gorliwi od sowieckich mocodawców. Aresztowany przez UB w 1950 roku, po sfingowanym, haniebnym procesie, wyrokiem sądu PRL, skazany i stracony 24 lutego 1953 roku. Powiesili oficera, bohatera narodowego. I nic. Dzisiaj w III Rzeczpospolitej nikt za to nie odpowiada. Córka generała samotnie walczy o sprawiedliwość, postawienie przed sądem winnych haniebnej śmierci jej ojca. To wołanie o sprawiedliwość trwa już 10 lat. W 1991 roku zostali przesłuchani Witold Gattner, prokurator, Alicja Graf, wicedyrektor ówczesnego Departamentu Sądowego, śledczy Kazimierz Górski, sędzia Maria Górowska. Upominano się o Helenę Wolińską, mieszkającą w Londynie. Odbywają się kolejne posiedzenia sądu, enigmatyczne uzasadnienia, umorzenia i tak dalej. Córka generała Maria Czarska-Fildorf 10 listopada 2000 roku napisała zażalenie na postanowienie umorzenia śledztwa. Jest
24 września 2001 roku. Kolejne posiedzenie sądu. Jestem tu z kamerą. Nie wolno wejść. Nie wiem, jak te sprawy wyglądają, więc proszę mi pokazać na tym piśmie, ale proszę nie zamykać. Ale sąd w tej chwili prosi, bo to jest posiedzenie niejawne. Ale proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie. Jak mam zrobić sprawozdanie z przychodzenia przez 10 lat pani firmy? Proszę nie filmować. Jak mogę zrobić takie sprawozdanie? To jest osoba prywatna. Przecież nie mogę zrobić reportażu z 10-letniego przychodzenia córki generała do sądu, jeśli nie przyjdę tutaj. Na razie ja to rozmawiam z prawdą. Proszę pozwolić sądowi. Proszę pani. Proszę, proszę, proszę pana mnie nie fotografować. Powiedziałam panu raz. 5 minut przed. Nie na mój temat, to pan prokurator prosił. Pan prokurator prosił 5 minut przed. Dla mnie to jest niepojęte. Nic nie ma winnych. Nie ma winnych, tak. Człowieka powieszono, ale winnych nie ma. Ale przecież żyją wszyscy. Prokurator, tak. Śledczy. Śledczy żyje, tak. I ta pani prokurator Graf żyje, która ten, no nie mówiąc o tych, którzy umarli. Przeważnie to byli sędziowie i prokuratorzy pochodzenia żydowskiego. Więc właściwie ja twierdzę, że gdyby mój ojciec był Żydem, i Polacy go tak skazali, to Polacy by ci byli dawno osądzeni. A ponieważ jest odwrotnie, no niestety mamy to, co mamy. Od ilu lat już tak pani? 10 lat. Alicja Graf pełniła funkcję wicedyrektora Departamentu Sądowego do 1968 roku. Podpisała polecenie wykonania wyroku śmierci na generale Fildorfie. Tak zeznawała przesłuchiwana w 1992 roku. Nie przypominam sobie sprawy generała Fildorfa. Jeśli w sprawie tej podpisałam pismo do naczelnika więzienia, to spełniłam wówczas formalny obowiązek w oparciu o polecenie dyrektora Pennera. Nie przypominam sobie, bym udzielała prokuratorowi Gattnerowi instrukcji, jak ma się zachować przy egzekucji. Nie zaprzeczam, że przypadek taki mógł mieć miejsce, ale tego nie pamiętam. Śledczy Kazimierz Górski zeznał w 1997 roku. W trakcie moich licznych przesłuchań generała Fildorfa bardzo często przychodził Różański i prowadził z przesłuchiwanym rozmowy na różne tematy. Wielokrotnie przychodził prokurator Weissblech. Wielokrotnie ustnie udzielał mi instrukcji. Sporządziłem postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosków dowodowych generała. Napisałem to pod dyktando prokuratora Weissblecha. Ja nie decydowałem, kogo i jak mam przesłuchiwać. Prokurator Witold Gattner, młody wówczas prawnik, szybko awansujący z prokuratury dzielnicowej do generalnej, wyznaczony do wzięcia udziału w wykonaniu wyroku na generale. W 1992 roku zeznał. Mój przełożony, dyrektor Penner, powiedział, że skazany jest wielkim zdrajcą narodu polskiego. Zakradł się na wysokie szczeble dowodzenia w ruchu oporu, idąc na rękę okupantowi niemieckiemu. Dalej Penner wypowiedział bardzo mocne słowa pod adresem skazanego. Były to słowa obelżywe. W gabinecie Pennera była wicedyrektor Graf. Udzielono mi instrukcji o egzekucji, mówiąc, że chodzi o wyjątkowo niebezpiecznego przestępcę i wręczyli mi teczkę z dokumentami. Potem następuje wstrząsający opis egzekucji przez prokuratora Gattnera, dzisiaj radcy prawnego. Było to chyba pomieszczenie bez okien. Oświetlenie było silne. Po chwili do pomieszczenia wprowadzono z korytarza mężczyznę ubranego w strój więzienny z odkrytą głową. Wprowadzili go dwaj strażnicy. Nie było to prowadzenie na siłę, a raczej asysta. Mężczyzna nie opierał się, szedł spokojnie. Ja stanąłem tyłem do drzwi, naprzeciwko mnie stanął skazany.
po sprawdzeniu danych personalnych przystąpiłem do odczytania wyroków i dokumentu stwierdzającego, że Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Zapytałem skazanego, czy ma jakieś życzenie. Na to Fildorf odpowiedział: proszę powiadomić rodzinę. Oświadczyłem, że rodzina będzie powiadomiona. Byłem zdenerwowany. Czułem, że trzęsą mi się nogi. Skazany patrzył mi cały czas w oczy. Stał wyprostowany. Nikt go nie podtrzymywał. Sprawiał wrażenie bardzo twardego człowieka. Można było wprost podziwiać opanowanie w obliczu tak dramatycznego wydarzenia. Nie krzyczał i nie wykonywał żadnych gestów. Powiedziałem: zarządzam wykonanie wyroku. Kat i jeden ze strażników zbliżyli się do skazanego. Udałem się do gabinetu naczelnika więzienia. Własnoręcznie wypełniłem formularz protokołu wykonania wyroku śmierci. Zamordowali bohatera. Zamordowali tak tysiące najwartościowszych Polaków. Są winni. Ale jakby ich nie było. Skazywali na śmierć, sygnując decyzję własnymi podpisami. Nie zostaliby skazani w Norymberdze, gdyby winą obciążano Führera. Każdy odpowiada za swoje życie i czyny. Tych prostych zasad jakby nie chciano zrozumieć. I to jest trzecia Rzeczpospolita Polska. Miała być prawa, odrodzona, wolna. Córka generała uparcie pisze kolejne zażalenie na umorzenie. Nie mogę zgodzić się na umorzenie śledztwa i uznanie za niewinnych Alicji Graf, wicedyrektora Departamentu Sądowego w Prokuraturze Generalnej, prokuratora Witolda Gattnera, śledczego Kazimierza Górskiego. Mogli odmówić. Nikt ich nie zmuszał ani psychicznie, ani fizycznie. Żądam osądzenia ludzi, którzy zamordowali mego ojca. Generał Fildorf skazany został na podstawie artykułu 1, punktu 1 o wymiarze kary dla zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich. Generała Fildorfa zamordowali wrogowie narodu polskiego. Dzisiaj wiadomo kto. Tu nie chodzi o oferowanie wyroków, ale o publiczne wskazanie tych, którzy tak zwanym wypełnianiem obowiązków służbowych za przywileje, stanowiska, pieniądze podpisywali się pod hańbiącymi wyrokami, zabijając tych, którzy służyli Polsce ze wszystkich sił. Osądzenie winnych byłoby oddaniem hołdu wszystkim zamordowanym w imię prawa, bezprawia po wojnie w Polsce. O tym muszą wiedzieć młodzi ludzie. Wszyscy, którzy torturowali, składali podpisy pod zbrodniczymi decyzjami wbrew dowodom, wbrew prawdzie, muszą stanąć przed sądem. Nie wolno narodu sprowadzać do poziomu zaczynania od początku. Na koniec powtórzę znane słowa papieża Polaka Jana Pawła II. Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze swoją własną duchowością, jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych. Podcina korzenie własnego istnienia. Patrzymy na groby Jerzego Popiełuszki, Grzegorza Przemyka, studenta Stanisława Pyjasa,
księdza Niedzielaka, Suchowolca. Zapomnieliśmy? Wszystko stało się nieważne. Następne pokolenia nam tego nie wybaczą.